to robić. Nie, to masz Z rację, to wami bez sensu. pogram. Rytuał. No. Dobrze, pogadasz sobie przynajmniej tutaj troszeczkę. Rytuał, no. Z wami mogę potańczyć. Jak jest gadanie na grze? Podku. Ok. Dzień albo V, dobry! Przez radio, jak jesteś Personel gardem, to jest. Klasy dupy, ukrył się. Tra, a, dobra. La. Personę klasy dupy. Chcemy grać na dwóch SCP-ków, czy na jednego, by the way? Nie, na jednego dawaj. Na no jednego. To jest dwóch. No to już. Oczywiście, że na dwóch. Na jednego, no. Ej, Bi, uspokój się w końcu z tymi dwoma SCP-kami, znowu zaczynasz. Personel... Ej, Bi, to je pozabijał. Ale dobra, już, gadajmy w grze. Personę klasy dupy ukrył się, tralala. Dobra, byczki, musimy znaleźć jeszcze karabin maszynowy, będziemy w domu. Ewentualnie ulepszarkę. Ulepszarkę poziomu gówno. WC. Tam są jacyś naukowcy. Bladeusz, dobrze. Siemanko, mam przesranę. Czemu? No bo nie mamy karabinu maszynowego. Więc nie, będzie ciężko. Oj, byczki. Dobra, chodź do mnie, za mną, Junior. Tędy! Dobra. To musi być coś, co pomoże nam uciec z tej tajnej placówki. Spokojnie. O nie, znalazłem tylko karabin maszynowy, ale pech. Niedobrze. Ale bida. O nie. Myślicie, że tutaj coś jest? Tu czasami... O, tak, karabin maszynowy. Oj, tak, byczku. Dobra, zawijamy się stąd, chodźcie. Lecimy. Go, Power Rangers. Ej, a umiecie tak driftować po barierce? Takie grindy robić? Fiu, po barierce! Fiu! Fiu! No, przygoda! Przygoda. Dobra, drużyno, za mną! Szkoda. Nie! No trudno, pójdziesz z następną. Bye. O cholera! Czemu?! Kto zamknął drzwi? Dobra, wygramy to! Wykorzystujcie swój umysł, żeby to ogarnąć! Teraz! Chodźcie! Uff, w ostatniej chwili. Najgorzej, że druga winda zaraz przyjedzie. Żyjecie? Dobra, żyjemy, szybko, spadamy stąd! O, dzień dobry, spadajmy stąd! Chodź, szybko! Szybko, spadamy stąd! Ucieczka! Ja ratuj się, kto może, tędy! Jezu! Czemu? Uciekam przed potworem, ogólnie rzecz biorąc. No, to nie musi zamykać przed nami. Uff, dobrze. Uff, ale był dramatyczny akcja, co nie patrz. Jaki jest potwór? STP-049 chyba. To jest plaga. On zamienia... Czemu mnie zostałeś rozbrojony? Tylko chciałem powiedzieć, czy nie masz czasami broni. Ja cię kręcę, rozczarowanie to się nazywa. Dobra, uciekamy stąd? Chodźcie, uciekamy stąd. Go. Spadamy stąd. Jak ja się bronić nawet nie mogę, bo jestem skuta, to co ja mam robić? No nie, już nie jesteś skuta, bo cię odkułem, jak Hubert nie patrzył, więc luz. Tak? No. A ja cię odkułem, ale spoko. Może być, nieważne. No bo tak to działa, że dobra, kolega zawsze może cię... O nie, bo to są potwory. Dobra. O nie, to jest pełno ciał. No. Nie podnosić broni, proszę. Nawcia, nie, nawcia się nie może oprzeć, kiedy mówisz o broni. No, niedobrze. Hubert już nas tutaj złapał i smutno. Szybko uciekamy. Dobra. Mam kartę. Dobra, szybko. Nie teraz! Czemu nie uciekacie? Szybko, spadamy stąd, póki jeszcze jest nadzieja! Szybko! Musisz go strzelić! To jest wróg! O, widzę, że ze sobą spór... Właśnie, Lewinka, załatw tego typa! Ale celnie musisz go załatwić! Nie tak niecelnie, jak teraz to robisz! Strzelaj! Dawaj go! Postrzelane widzę, Lewinka! Tak, Lewina już go rozstrzelała! Tutaj masz amunicję, chodź! Tutaj, o, patrz, właśnie, tu jest amunicja! O, jaka pyszna amunicja! Ja cię kręcę, ile karabinów maszynowych. Ale ja się z nim zaprzyjaźniłam wcześniej, teraz go zdradziłam, tak się nie robi. Oj, tam gadasz głupoty, Nevinko, rozstrzelaj go. On już broni. Nie mam amunicji.
No to trudno, dobra, musimy się w takim razie ukryć. On pobiegł tutaj prosto, on tutaj pobiegł prosto, tam. A co to za niesubordynacja? To jest subordynacja, nic nie zrobiliśmy, panie Hubercie Moszku. Nic nie stało, my po prostu właśnie. Poszliśmy na czuby. Poszliśmy po prostu na ten, na czuwanie poszliśmy. No, wszystko zostało to legalnie przeprowadzone. Szukamy Abe'ego, żeby go zabić po prostu. Dobra, będziecie wychodzić pojedynczo, dobra? Hello there. No dobra. Każdy po kolei. Najpierw naukowy, co pójdzie? Jak zaczniecie uciekać, to będę musiał was zaraz strzelać. Nie, ale tak no spokojnie. Wyjść. Nigdy byśmy nie uciekli. Dobra. Po kolei, stawić się w kolejce za mną Gęsiego. Dobra, już. Pełne opanowanko. Znasz nas, Huber. W życiu byśmy cię nie zdradzili. My jesteśmy najbardziej uczciwym personelem klasy D, jaki chodzi tutaj pod słońcem. Poczekajcie, stać. Najpierw ty, tobie nie ufam, masz broń. Weź, schowaj broń do ekwipunku. Otwórz tabę i ten. Wiesz coś innego. Coś, żebyś w ogóle nic nie trzymała w ręce, dobra? I uciekaj tam. Idź do samego końca, biegnij. No, więc teraz co poczekamy. Możesz kolejnego związać. Zwiąż się dla Diego, ja mu też nie ufam. Kliknij na niego lewym. Nie, związał jednak Tekbara. Nie, jednak dobra. Rozwiązał po zastanowieniu. Dobra, teraz ty idź, buddy. Bieg, jestem wolny! No, wolność to rzecz względna. Można powiedzieć, że z sukcesem nam się udało. Dobra, najlepiej schowaj w ogóle to do ekwipunku. O, jam jest wolny. No i co teraz? Nie to robiliście. No i mamy cały team jak ucieknięty. No i fajnie. No i klasa, no. Od samego początku wiedziałem, że to jest dobra taktyka. Dobrze. O nie! Dobra! Na mój znak! Strzelać z karabinku! Piu, 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 piu! Strzelać z karabinku! Nie oszczędzać amunicji! Tam są rebelianci! Strzelać do rebelianci! O nie, tam jest rebelia! Tylko nie ta zwykła, nie ta rebelia! Dobra, Imperium musi zwyciężyć! Strzelać do Leberiantów! Możemy sami uciekać, albo jednak nie. Dobra, przyciśniemy ich, są osłabieni! No, nas jest więcej! Rebelia nigdy nie zawładnie nad Imperium! Takie są zasady. Nie, bo musi być... Co tu się najlepszego wydarzyło? Pełno ciał, martwych ludzi. Tutaj doszło do jakiejś brutalnej wymiany ognia. Na górze jest jeszcze jakiś jeden przeciwnik. Śmiertelny strzał w głowę. Pamiętajcie, czego was nauczyłem? Strzelanie z karabinków. O nie, prawdopodobnie ukrył się w placówce. Mamy gorzej niż przerąbane, mamy przemrugane. No nic, nie mamy wyboru. Nawet przerebeliantowane. Przerebeliantowane? Z całą pewnością. A czy ktoś widział Abe'ego? Jak to się mówi, Abe. No, tak się właśnie mówi. No i co teraz? Oj nie, musimy go rozwalić na kawałki. O nie, tutaj został zamordowany The Jonas, prawdopodobnie zamordowany przez Abe'ego. O nie, Intercom jest nieużywalny. Niedobrze, a chciałem powiedzieć coś mądrego. No, dobra, to jak poczekaj. To jak się włączy, to mu powiem, co o nim myślę. Dobra. No, poczekaj, ja chcę mu powiedzieć coś mądrego. No dobra. No, już chciałeś się tu wtrącić do mojego gadania. Tylko musisz mówić pod Q, nie pod V na Intercomie. No, wiem o tym.
Ej, Bi, ty mały kurwiu, wychodź z otwartymi ramionami, a nie tu się ukrywasz, gałganie. Zrobimy z ciebie masakrę, piu 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 ci zrobimy. Średniowiecze z tyłeczka. No. Więc poddaj się i wychodź z otwartymi ramionami raz, dwa, bo nie będzie tutaj tak miło. Raz, dwa, powiedziałem. Dobra, to go musi przekonać. To go musi przekonać. Gdzie jest oddział mój? Jest, poszedł. Ej, oddział! Tutaj zginęło wiele ludzi. Niewinka. Nic dziwnego. Tesla zabija. Mi się dawało. O cholera! Tęby! Wycofanko! O cholercia. Nie no, bez sensu. Nie no, masakra, te strzelanie. Totalnie potrafi strzelać z tych broni, masakra. Nie sądzę. Czyli co, tak jakby nie wstałem? Czyli krótko mówiąc, nie wstałem, a mogłem. Jak to inne? I o! Ej, a może ja się rozdzieliłem i jestem teraz zmnożony? Może drugi Bloody tam wstał, bo mnie wskrzesił? Nie wiadomo, jak to jest gra skonstruowana. I tam drugi Bloody z innego wymiaru teraz gra. Ej, ale wiecie co? Ja nie potrafię totalnie strzelać, masakra, tam tyle z nim strzelałem się i nadal tyle zrobiłem mu co nic. Masakra, to jest tak trudne strzelanie w tej grze. Może dlatego, że mi gra nie... Gdzie idziemy? W ogóle ile macie FPS-ów w tej grze? Nie wiem, mam 9. To jest nasze. Ja mam FPS-ów 9. Nie no, serio się pytam. To ja jestem. Dekle. Dawid go. Wręcz go, on mnie zabił. Bo powiem wam, że mi nie trzyma płynie 60. Mi strasznie spadają FPS-y. A u mnie stabilnie. U mnie też stabilnie. Strzelać z karabinku! Nie patrzeć na resztę! Strzelać! Leży! No. Ogólnie to 9 to jest pięknie FPS jak coś. To ile macie? Jaki macie ten w końcu FPS? Jak ci FPS-y spadają, Bloody, spróbuj sobie na OBS-ie. Ale wiesz co, już od zawsze miałem, pamiętasz już dawno z tobą o tym gadałem, że mi strasznie beznadziejnie działają. No, bez streamowania też tak działa? Jaki ty tak, masz monitor? Tak, bez streamowania. Mi po prostu tak beznadziejnie działa, wiesz? To nie wiem. Mówię, że jeszcze jakaś inna gierka ci tak działa, ma. Stabilne 9 FPS. No, czasami się zdarzają, ale mówię, nie chodzi mi płynnie, co nie? I potem mi sprawia problem strzelanie, dlatego, no. No, dlatego. No, 3 godziny strzelałem z tym SCP-kiem, a i tak mnie zabił, masakra. Nie, zawsze na coś zwalasz, nie? Czy to FPS-y, tutaj jakieś... Zawsze. Ja nigdy nie strzelam w auto, jeżeli nie jestem mega blisko. Chyba wszyscy. Elo. Elo. No tak, taka jest prawda. Wy teraz mówiliście o FPS-ach, czy o pingu? No właśnie, o FPS-ach mówiliśmy, FPS-ach, a Dawida mówiła o pingu. Ile masz FPS-ów ten to Dawcie Junior? Chyba. Nie, ja nie mówię. Nie wiem, nie mam pojęcia. A, nie wiecie. Pod F3, masz framerate na górze. Tylko siedzi teraz cicho za sezona. 50. No ja mam stabilne 60. 70. To. Dobra, zaczynamy. Zaczynamy przygodę. Meo. Meo.
No, żeby taki broń. No, już, chciałeś mnie ukraść? Zaraz cię rozstrzela, maybe. Ale że ja chciałem? No. O, kurde, gnoju. No, chcesz, teraz dostaniesz, nie ruszaj się tylko. Będzie w pierdziel. Nie ruszaj się, nie AB. Nie ruszaj się, to ja się będę ruszał. Ręce do góry, Bartek. Haha, i co? Tak, to jest, nie chciałeś mi oddać karty. Tak, bo karty nie chciał mi oddać. No. Nie zapytałeś o te karty. AB, bo ja tu mam władzę. Nie fikaj mi. No właśnie, AB. No. Nie fikaj mi, AB. Bo będzie się zdenerwuje. Bierz tą kartę, złoczyńco. I weź cukierki. No, ale nie wybuchaj. Chodź, idziemy. Na pewno? AB. No i nie będzie mi tu cwaniakował, cwaniak. Groził mi. Za karę, AB, że groziłeś mi. No, chciał wybuchnąć mi w twarz. I co? Króciutko go wyjaśniłem. To lubię robić. No, króciutko. Ha! Nie będzie mi teraz fikał. I co? I co? Jakby można było kucać, to bym kucnął teraz, żeby pokazać jego niższość. To podskoczę chociaż. No, raz, dwa. No. No i pięknie. Dobra, idziemy poszukać jakichś innych ludzi do terroryzowania. No, kto ma władzę? Ja mam władzę. Nie słuchał się poleceń. Dobra. Usłyszałem otwierające się drzwi. Chodźcie, poterroryzujemy kogoś. Halo? Czy ktoś tu jest? No, nieźle. Ręce, czy to jest Firdrak? Tak, tam jest Firdrak. Dobra, Firdrak, ręce do góry, jesteś otoczony. Wyrzucił kartę, także możesz mu zabrać od razu, jest w pomieszczeniu. No wiem, że tam jest w pomieszczeniu. Dobra, Firdrak, prawda jest taka, że musisz teraz wykonać moje polecenie. Oddawaj karty, złoczyńco. Karty nie mam. Navia, jak to możesz zdefiniować? Ma karty, Firdrak? Nie, mi się wydaje, że trzeba go zabić po prostu, bo... Firdrak, ostatnie ostrzeżenie, no, karta albo życie. Nie. Tak będzie, karta albo... Karta albo życie. Nie, no żartuję, oszczędźmy go, ja mam jego kartę, bo nie wyrzucił jej na ziemię. Mam lepszy pomysł, Firdrak za mną. No. Chodź, Firdrak, mam dużo lepszy pomysł. No. Chodź, Firdrak. Chodź. Chodź, nie martw się, będzie dobrze. Ja nie chcę umierać, jestem Nie, młody. Poczekaj, nie w tą stronę, pomyliłem się, chodź tutaj. Jasny gwit. Nie, no nie umrzesz, spokojnie. Tak, myślę, że nie umrzesz. Raczej nie. Dobra. Chodź tutaj. Nie przejmuj się tutaj. To był kolega AB. Dobra, właź do środka. Dobra, teraz to będziesz musiał zaczekać chwilę. To jest rajco. No, chociaż, ale jak masz kartę, to się stanowi dostanie z drugiej strony. Chyba, że tej karty faktycznie nie miałeś, to wtedy nie. Załatwione. Dobra, może miał kartę w sumie, nie wiadomo. Dobra, załatwiłem sprawę. Ej, są tu jakieś koledzy? O cholera jasna! Spadamy stąd! Nie radziłbym tam wracać. Uciekaj. Kurwa! Ty dgałganie! No cóż. Próbował. No cóż. Wybieraj, szybko. Dawaj, teraz! Wybieraj! Bo będę strzelał. Co mam wybierać? No cokolwiek, wybierz jakiś tunel, dawaj. Tego. O! Wybieraj! Ten dziel nie ma ciał. Ja pierdzielę, dobra, jolo. Iść. No wiem, że poszedł tam gdzie ciało. Dobra, może tu coś będzie w sumie. Mam dwie bezwartościowe karty, które do niczego mnie nie prowadzą. Zajebiście. I oczywiście mam władzę. Mam pistolet. Dobra, udajmy może, że nie mam pistoletu, bo niebezpiecznie się może trochę robić. Dobra, ale generalnie, no, mogło być dużo gorzej. Karabin maszynowy może tu być. Tra-la-la.
Dobra. O kurde, czyli jest jednoliniowe. Mają kartę? Ta karta chyba nie daje dalek dużego dostępu, co nie? Checkpointy do zbrojowni dostaje. Tak? To jest do zbrojowni? Ale do jakiejś takiej zbrojowni główna poziomu. O nie, nie było tematu. Nie było tematu. Poddaję się! Goni mnie potwór, poddaję się jak coś. Duży kurwiu, idę po ciebie. Poddaję się, do widzenia. Potwór idzie. Potwór idzie. No. Fildrak, jak ty się wydostał? Ja też ci nakurwię. Tak, coś jeszcze raz przekazania? Hubert mówi, że umrzesz. Fildrak, jak ty się wydostał? Ja cię kręcę, czarodziej z tego Fildraga. Dobra, poczekam na to sam. Tu. Bezwykły dzień. Karta, właśnie, dobry pomysł, byczki. Tu jest. Tu. Nie ma tu absolutnie nikogo. Miło, miło. W sumie to możemy się stąd zawinąć, albo nie. Idź. Wynosimy się stąd. Kurde! Tak. Ale było blisko ucieczki już. Ale spiedziałem, że tam się kurde schować gdzieś. Ale tak łatwo ci załatwiłem, Eibin. Żałosny po prostu. Łatwo? 1100 godzin, tak się dałeś, masakra. Trochę się zażenowałem, szczerze mówiąc, z twojego poziomu. Z jednej strony się spodziewałem, ale jednak się nie spodziewałem. No, 1100 godzin. Nie no, Eibi, proszę cię. No, proszę cię. Ale dobrze szło, kurde. Blisko. Eibi chyba na awku nabijał te godziny. Byłeś uzdrowiony. Byłeś... Tak? Byłeś bardziej uzbrojony. No, ale ładnie rozegrałem ten, taktycznie rozegrałem. Dobrze szło, prawie udało mi się uciec. Kurczę, no było blisko. No, gdyby nie te... Wścibskie dzieciaki. MTF-ów. Gdyby nie te 8 MTF-ów, to już dawno siema. Bym uciekł. No, na pewno. Dokładnie. Jeszcze ponad 12 HP. Jest potężny, mają przegwizdany. Nie strzelają nawet do niego, bo wiedzą, że nie mają szansy. Nie ma nawet nie próbuje w niego strzelać, a jednak strzeli. No, mam cię. Easy. Dobra, Zmanie. Czemu to jest takie wolne? Czemu dostałem już lesa jakiegoś?
Podobała mi się. No, prawie. Ale prawie się udało, no co nie? No prawie się udało. Portujący się jest jakiś taki słaby. Prawie się udało, kurde, ładnie. Nie ma porównania słaby, z niszą. Trzeba się nauczyć. Trzeba się nauczyć. Znaczy nie jest mega. Też. No nie jest tankiem po prostu. Jeżeli masz kilka osób w teamie, bo ty jesteś w tym momencie tankiem, przyjmujesz obrażenia. Przegam na siebie, zmarnowałem dwa moje całe ten. Dwa magazynki z tych trupów dwóch różnych. To. Mając dosyć dobrą celność mimo. Gdybyście chowali, no nie byli. Pewnie tak, ale tej? Nie zdążyłem się schować, wiecie? Poza tym nie wiedziałem, że jest tam tyle osób. Nie wiedziałem, że jest tam tyle osób, po prostu, wiecie? Myślałem, że jest dużo mniej typa. A było ich odpowiedzi. Może na dwóch SCP zagramy, jak jest 18 osób. No dobra, to dawaj na dwóch. Co ty gadasz? Jest ustawione na dwóch automatycznie. Bardzo dobrze. Ej, Bił, uspokój się. Dobra, lecimy SCP-kiem dzisiaj. Kto jest ze mną, SCP-kiem? A, witam. Siemanko, jakim jesteś? Nieśmiałek. Byczku, ale zrobimy rozpiździec. Ale będzie dymy. No, byczku. Będą dymyczki. Słyszę ich, co nie? Myślicie, że tam idą? O, już byli tam. Nie, nie mogli, gdzieś są pozamykane. Zamykaliby drzwi. Wszędzie jest Tesla jeszcze? Nie przeszli chyba. Chyba nie śmiał, jak tylko szedł, czy ktoś. O nie, kurde, blaszka. Jak się nade mną zdęcają? No nie! Zaraz wyjdźmy, zobaczmy, czy komuś się udało wydostać. Chyba nikomu. Sprawdźmy jeszcze raz. Chyba nikomu nie udało się wydostać. Dobra. Tutaj ktoś przebiegał. Ale ładnie, żeśmy tam pocisnęli trójeczkę. Myk, 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 że tak powiem. Nie patrz na niego, nawcia. To nie ten. To nie ten, byczku. O, chyba mój ulubieniec. Cześć, AB! Dobra, na wszelki wypadek, gdyby się wydostał. AB'ego trzeba dorwać. Za wszelką cenę. O kurde, nie wierzę, ale to było śmieszne. Dobra. O, nie wierzę. Nikt nic nie widział. Dobra. Możemy iść na łowy dalej, ale to było dobre. O kurde, ale to było śmieszne. Jestem mega, mega głodny. 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 Chyba się zgubiłem, a zresztą. Jestem mega, mega głodny. Kurde, naprawdę się zgubiłem. Gdzie ja wtedy szedłem? Żeby było przejście na niższe te struktury. Świetnie. O, Gorni, siemanko. Nie wiesz, jak mnie ominął. A to cwaniak. Gorni, siemanko!
to jest mój ten, mój subskrybujący, z przyjemnością cię złapię, Gorni, w takim razie. No. Myk, 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 myk. Gorni, Gorni, będziesz dziś zmy mój. Dobra, no jest jednak jakiś taki zasięg. No, wejdź. Jest! Dobrze. No, witam cię, Gorni, jeden z moich subskrybentów. Bardzo mi miło cię widzieć, Gorni. No, generalnie to cieszę się, że ciebie zapałem. Powinien się cieszyć. Ale ładne pok-pok, ale proszę tak nie szarżować. Ciekawe, czy się wydostanie z krainy. Ciekawe, co nie? Ale dwóch tylko zostało, więc chyba nie. Ile zostało czasu do zamknięcia strefy? Zaraz sprawdzę. Gdzie to jest napisane? Tu, 8 minut, to dużo. Chodźmy to zbadać, czy tutaj się coś dzieje ciekawego. Chyba nie, tu chyba są martwi wszyscy. Dwie osoby tylko zostały. O, raczej tu już nikogo nie będzie. Pokazuje mi w prawym górnym rogu, kamerka trochę zasłania, pokazuje mi, że dwie osoby tylko zostały. No, więc obstawiam, że ten... Jak tam idzie, nieśmiałku ci? No, czyszczenie tutaj... O, lighta, widzę ostatniego, ale miło się złożyło. A. Kurde, uciekł do strefy lighta, do lighta uciekł, masakra. Mm. Ostatni i typ, którego szukamy, jest w lejcie. Kurwa. Będzie chciał drugim wyjściem wyjść. Idź a, do... Słyszę go. Idź do drugiego. A jesteś w lajcie? Tak. To idź do lajta. To znaczy zabij go. No i już koniec. No to myk, myk. Jak to się mówi? Myk, myk. Albo nie. Co, uciekł ci? Bydlak? Tak, i jeszcze MTF-y. No to przegrane. Przegwizdanko. Dobra, trudno, to ja idę do strefy wyjściowej w takim razie. Kurwa, a ostatni ten dupak został. Dobra, zostaw tego dupaka, chodź do strefy wyjściowej, bo będzie zaraz rozpiździec. Chodź do strefy wyjściowej, bo zaraz będzie rozpiździec, zostaw tego dupaka. Walić go, chodź no, ten, chodź to do strefy. Muszę znaleźć, bo w heavy to w ogóle nie byłem. Znaczy, no, poza to... spawnem. O, to tutaj. Nie, nie, tutaj w lewo, tutaj w lewo, chodź. Tu się na nich przyczaimy. Tutaj, tutaj. Tu ustaw się tak za słupkiem, żeby cię nie widzieli przez szybę. Tak jak ja, po drugiej stronie. O właśnie. Chociaż ciebie będzie słychać. Ale dobra, może nie zorientuję się. To co, o, wcześniej, to idź właśnie wcześniej, do poprzedniego pomieszczenia. Ja ich pierwszy zaatakuję, dobra? I cofnij się trochę. I cicho właśnie, tak siedź, stój w miejscu. I rób coś takiego, to cię nie usłyszę. Nie ma co. O kurwa, to ja... O nie. Dawaj, atakuj teraz! Atakuj, atakuj! Dobrze, atakuj ich tam. Ja przycisnę do tych, co będą wychodzić. Jeśli ktoś wyjdzie. Zawsze działa. Jak tam ci idzie? Zrobiłeś jakiś rozpiździec ładny? No, Hubert mnie tutaj niszczy. Oj, to niedobrze. Załatw go. Zabij go. Oj. Albo... A nie. Chyba cię nie zabił. Chyba cię zabił. Koniec. Co to za prześcianie atakowanie? Dobrze. Ej, jak tyś przez... Ej, jak tyś przez ścianę to zrobił? Nie zrobiłem przez ścianę, że ci się ej, ale mi pokazało, że przez ścianą przeleciał. I dlatego ja wyszedłem. Ścianę przeleciał? Co? No to kto? U mnie to wyglądało tak, jakby przyleciał przez drzwi. I ja wiesz, ja automatycznie nie, chciałem wejść. Cześć, zobacz co na twoim streamie, zrobię sobie. On wyglądał jakby przez drzwi przeleciał. Ja myślałem, że on przeleciał przez drzwi, dlatego chciałem wejść do drugiego pomieszczenia, żeby się przed nim ukryć. Zrobię sobie kliwa, poczekaj, zaraz zobaczę. No, tak to wyglądało. Mogę jakoś cofnąć streama? Mogę zrobić tego. Tak, chyba się da zrobić klipa. Tak wyglądało chyba byczki, co nie?
No i dlatego ja spanikowałem, bo myślałem, że przez drzwi przeleciał i dlatego do ciebie wbiłem tam, bo tak normalnie to bym nie wbijał przecież. I tak był ładny meczek, ładnie ich pocisnęliśmy. A patrzcie, Burek żyje, ale numer. Ej, faktycznie. No mówię i faktycznie, dlatego... Faktycznie, ciebie to przeleciało. Mam ci respi, czy nie? No już trudno, ale wiesz, przeleciał... Ale wiesz, o co chodzi. Przeleciał granat, ja sobie mówię, o kurde. Faktycznie, u ciebie był jakiś buch, to u ciebie przeleciał przez ścianę. No i ja, wiesz, wszedłem do środka, bo mówię, muszę uciekać przed granatem, a nagle wybucham, co nie? I tak trafi... W sensie, oglądam teraz na powtórce, ten granat jakby przeleciał przez drzwi, a potem nagle się przed tobą pojawił z powrotem. No właśnie, co nie? Masakra. Jakbyś miał jakiegoś małego laga. No, chyba. Masakra. Jest laga, bo mi się akurat nie ruszałeś przez sekundę. Ale Junior, jak ciebie zrobiłem tam dwa razy. Masakra. Junior wychodzi z tej strefy i myk znowu. Teleportacja. Ja ciebie nie lubię, Bladi. Pani Mua, ja ciebie nie lubię. Blub, blub, blub. Ale i tak było dobre. To chyba po niemiecku to chyba czerwony był, nie? Co? Nie, chyba. Dobra, to ja dzięki za gierkę. No właśnie, no, ja też ja też dzięki za grę, ja też się uciekam. Do jutra. Pa, pa. Dobranoc, pa.